Cześć, witajcie w kolejnym odcinku największych górskich tragedii. Dzisiaj ponownie przenosimy się w Alpy, gdzie poznamy szczegóły kuriozalnej akcji ratunkowej, która doprowadziła ostatecznie do tragedii. Po wydarzeniach na Petit Dru, René został wykluczony z grona przewodników, a w środowisku stawał się coraz mniej lubiany. Wspinaczy irytowało jego komercyjne podejście, ściąganie prasy, radia i telewizji pod ściany, na których chciał wytyczać nowe drogi. Bardzo zależało mu na popularności, a taką postawą nie zyskiwał sympatii środowiska. W takiej atmosferze René wraz z młodym, ambitnym wspinaczem postanowił wytyczyć nową drogę na jednej z najtrudniejszych ścian w Alpach. Niestety, nie wszystko poszło po ich myśli. Musieli wezwać pomoc, a ratownikami mieli być ci sami ludzie, którzy wdawali się z Francuzem w otwarty konflikt. Cała Francja śledziła wydarzenia następnych dni i akcję ratunkową. Po jej zakończeniu pojawiły się zarzuty i oskarżenia pod adresem ratowników. Niektórzy twierdzili, że celowo opóźniali oni akcję ratunkową, aby po dotarciu do wspinaczy nie musieć już rozmawiać z René. Mówiąc wprost, niektórzy uważali, że ratownikom wcale nie zależało na ratowaniu nielubianego Francuza. Jak było naprawdę? Zapraszam do dzisiejszego materiału. Cofnijmy się jednak do wydarzeń, które miały miejsce po słynnej akcji ratunkowej. Historia z Petit Dru nie wpłynęła negatywnie na wspinaczkowe aspiracje René de Maison i już następnego roku postanowił wytyczyć sobie niezwykle ambitny cel, jakim było pierwsze zimowe przejście centralnego filara Frenet w masywie Mont Blanc. Dokonał tego wraz z Robertem Flemattim między 1 a 6 lutego. Była to ówcześnie najtrudniejsza alpejska droga, a oni pokonali ją w najmniej korzystnych warunkach – zimą. W porze, kiedy samo dotarcie pod filar z ciężkimi plecakami było wielkim wyzwaniem. Po wejściu na drogę wspinacze są zdani tylko na siebie. W wypadku zmiany pogody zostają uwięzieni w najcięższym więzieniu świata, w którym temperatura wynosi minus 30 stopni, na głowę sypie się śnieg, a twarz odmraża się w wyniku silnego wiatru. Robert i René po dotarciu na grań szczytową pozornie najgorsze mieli już za sobą. Niestety spore opady śniegu sprawiły, że teoretycznie łatwy odcinek grani zamienił się w trudną technicznie spinaczkę, którą tak opisał Stefano Ardito w swojej książce poświęconej masywowi Mont Blanc. Ostatni biwak, już za trudnościami, stanowił najcięższą próbę. Rankiem wspinacze pozostawili niepotrzebny sprzęt, haki, kaski, młotki, drugą linę i rozpoczęli walkę o uwolnienie się z tej śmiertelnej pułapki. O godzinie 13, gdy wiatr ustał, dotarli wreszcie na szczyt Mont Blanc. René już snuł nowe plany. Francuz na następny cel wybrał kolejną niezwykle ambitną drogę, a do wspinaczki zaprosił ponownie Roberta Flemattiego, który zgodził się mu towarzyszyć. Cel musiał być ambitny, m.in. po to, aby radio i telewizja zainteresowały się kolejnym górskim przedsięwzięciem René. Im bardziej popularność rosła, tym bardziej przychylność kolegów malała. Łapali się oni za głowę, widząc duet, który chce wytyczyć nową, niezwykle trudną drogę na lewo od filara Walkera na Grand Jorasse, taszcząc na plecach poza ekwipunkiem wspinaczkowym sprzęt komunikacyjny, aby codziennie zdawać świeże jak bułeczki relacje dla prasy i radia z pokonywania nowej drogi w trudnym, lodowym terenie o nachyleniu 65 stopni. Ludzie żądali newsów, a René chciał im je codziennie dawać. Duet 17 stycznia 1968 roku rozpoczął wytyczanie nowej drogi, nazwanej później Lulonciel, co po polsku oznacza całun. Mężczyźni oszacowali, że całe przejście powinno im zająć około 6 dni. Niestety, dźwiganie ze sobą ciężkiego sprzętu do komunikacji z mediami, a do tego załamanie pogody, unieruchomiło Francuzów na 3 dni. I dopiero 25 stycznia, a więc 9 dni od rozpoczęcia swojej próby, przy fatalnej pogodzie i od 3 dni bez jedzenia, osiągnęli w końcu grań. Tak jak w całym wspinaczkowym życiu René nie brakowało kontrowersyjnych sytuacji, tak i tym razem ich nie zabrakło.
Niektórzy wspinacze kwestionowali wytyczenie całunu przez René, złośliwie mówiąc, że Demezon nie skończył całunu, gdyż spieszył się, by wysłać zdjęcia do Paris Match. Zarzucano mu nawet, że mając świadomość obecności mediów, celowo przeciągał wspinaczkę, żeby pogłębić dramaturgię całej akcji górskiej. Lodowe piekło. Nadchodzi zimowy sezon 1971 roku. Doświadczony i niezwykle popularny 31-letni René ponownie chce powrócić na Grand Jorasse. Tym razem jego celem jest wytyczenie drogi pomiędzy całunem a filarem Walkera. Podczas przejścia całunu miał on bardzo dobrą okazję przyjrzeć się z bliska tej drodze. Do wspinaczki tym razem nie zaprosił Roberta, a młodego, ambitnego, lecz mało doświadczonego 23-letniego Serge'a Guzou. 11 lutego Francuzi weszli w północną ścianę Grand Jorasse, zupełnie nieświadomi, jak tragiczne będą najbliższe dni w ich życiu. Początkowo wspinaczka szła sprawnie, jednak po 3 dniach nad masyw górski nadeszło załamanie pogody. Silny wiatr połączony z obfitymi opadami śniegu spowalniały poruszanie się Francuzów. Co gorsze, 4 dnia spadający kamień rozdzielił mężczyzn, przecinając łączącą ich linę. Tracą wtedy również kilka śrub lodowych. Osłabiony chorobą, do której się nie przyznał, Guzou zaczyna słabnąć. Wciąż mieli jednak nadzieję, że w ciągu 2 dni uda im się bezpiecznie ukończyć wspinaczkę. W Chamonix żona René Simon 2 razy dziennie łączyła się z mężem i nasłuchiwała jego relacji. 16 lutego Francuzi zaczynali dostrzegać, w jak trudnej sytuacji się znaleźli. Serge miał spuchnięte, odmrożone ręce. Nie był w stanie utrzymać czekana, który wypadł mu z ręki i spadł w lodową otchłań. Około godziny 11 rano, jak każdego dnia, Simon kontaktowała się z mężem przez radio, ale tym razem bez odpowiedzi. Spróbowała ponownie około 12:30, a René, trzymając stację jedną ręką, odpowiadał jej, a drugą ręką chronił się przed strumieniem śniegu i kamieni. Wszystko w porządku, ale urządzenie do komunikacji było zasypane śniegiem. Musiał czyścić je i grzać. Niestety, już nigdy nie zadziałało. Od tego czasu łączność została zerwana. 17 lutego w końcu warunki się poprawiają. Mimo mocnego wiatru błękitne niebo zachęcało do wspinaczki. Po sprawdzeniu zapasów Francuzi ruszyli w górę z nadzieją, że następnego dnia dotrą na grań. René ponownie próbował nawiązać połączenie radiowe z żoną, ale bezskutecznie. Nad głowami usłyszeli warkot silnika nadlatującego helikoptera, na pokładzie którego znajdował się m.in. reporter Michel Cross, który kilka godzin później będzie uspokajał Simon, mówiąc, że z tego co widział, to już następnego dnia mężczyźni powinni ukończyć przejście. 18 lutego niestety pogoda ponownie się zepsuła. Ołowiane chmury ograniczały widoczność, a padający śnieg utrudniał dalszą wspinaczkę. Na dodatek spadający kamień przeciął ich kolejną linę. Serge czuł olbrzymi ból w rękach, było widać, że jest wykończony. Nie był w stanie dalej się wspinać. René robił co mógł, aby pomóc mu w pokonywaniu kolejnych metrów. 19 lutego do miejscowości Adhef u podnóża Grand Jorasse, gdzie znajdowali się liczni dziennikarze, przybyła narzeczona Serge'a Nanook wraz z żoną René Simon. Pojawiły się pytania, na które nikt nie znał odpowiedzi, tak jak nikt nie miał pojęcia o dramacie rozgrywanym kilkaset metrów nad ich głowami. Z Serge'em było coraz gorzej, a Francuzom skończyły się zapasy jedzenia. 20 lutego mężczyźni wciąż byli uwięzieni wśród lodu i skał. Serge stał się apatyczny i odmawiał jakiegokolwiek ruchu. Guzou pozostawał w letargu. René nie mógł więc nic zrobić, tylko czekać. Czekać, aż ktoś na dole, pomimo pięknej pogody, domyśli się, że oni znaleźli się w śmiertelnej pułapce, będąc tak blisko już celu. Tego dnia o godzinie 8:45 rozdzwonił się telefon w bazie helikopterów w Chamonix. Dzwoniła Simone de Maison, która jakby przeczuwając, że dzieje się coś niedobrego, poprosiła o rozpoznanie lotnicze. Załoga pełniąca tego dnia dyżur wsiadła na pokład Alouette 3 i rozpoczęła poszukiwania francuskiego duetu. Chwilę później René nachyla się nad wychłodzonym, pozostającym niemal w agonii partnerem i mówi: Serge, posłuchaj, słyszysz? Zbliża się helikopter. Początkowo daleko, jak gdyby wyobraźnia płatała im figla.
jednak każda sekunda wzmacniała ten charakterystyczny warkot silnika i szum przecinających powietrze łopat śmigła. Po chwili załoga dostrzegła dwie sylwetki znajdujące się zaledwie kilkadziesiąt metrów od szczytu. Maszyna zbliżyła się do ściany na odległość zaledwie 40 metrów, po czym jeden z pasażerów wyciągnął kciuk unosząc go w górę, a po chwili kierując go w dół, niczym rzymski cesarz, od którego decyzji zależy życie walczących na arenie. I tu wśród lodu i skał ważą się dalsze losy młodych wspinaczy. Doszło wtedy do kuriozalnej sytuacji, gdyż wyczerpany René, zaznajomiony bardziej z nurkowaniem niż lotnictwem, odczytał te znaki jako pytanie, czy zmierzają oni w górę czy w dół. I zamiast skierować kciuk w dół, on założył ręce na klatkę piersiową, a następnie poziomo wskazał mechanikowi lotu Gilberto Mezu, że nie jest w stanie się dalej wspinać. René próbował wlać nadzieję w serce Serge'a, mówiąc mu, że są obserwowani przez helikopter i ratunek jest już blisko. Jednak 23-latek stracił już wolę walki. Był wychłodzony, a jego dłonie stały się ciemne i twarde jak kamień. De Maison był pewny, że dał załodze jasny znak tarapatów, w jakich się znaleźli, i ratunek zaraz ruszy w ich kierunku. Tymczasem załoga helikoptera uspokojona wylądowała w bazie i już godzinę później połączyła się z Simon. Widzieliśmy ich. Są jakieś 100 yardów poniżej szczytu. Pokazaliśmy im kciuk w górę, a potem w dół. Pomachali do nas. Wyglądali, że są w dobrej formie. Zapadła noc. 21 lutego stan Serge'a był już katastrofalny. Wspinacze w ciągu tygodnia przebyli nie więcej niż 300-400 metrów. Tego dnia alpiniście po raz ostatni udało się roztopić śnieg i wypić pół litra wody. Poza brakiem jedzenia kończy się im więc woda. René wciąż trwa przy 23-latku. Pisze: takie jest prawo liny. Wiąże na życie i śmierć. Nie pozwala się partnerowi umrzeć samotnie. Tu nie chodzi już o wiązanie się liną czy przewodnictwo. To kwestia bycia człowiekiem. Simone wciąż przeczuwała, że jej mąż ma kłopoty. Rosła także presja mediów, a dziennikarze zaczynali nagłaśniać całą sprawę, o czym świadczą artykuły w Le Figaro, Le Monde, Le Progrès i Le Dauphiné Libéré. W Chamonix podjęto decyzję o ponownym użyciu helikoptera. Uzgodniono, że bezruch wspinaczy nie jest normalny, a o godzinie 11 Simon ponownie dzwoni do ratowników. Kilka minut później pilot dyżurny zanotował w rejestrze: na prośbę pana Terpenda ponownie wyruszymy na Grand Jorasse. Pani de Maison poprosiła o nowe rozpoznanie. O godzinie 14.15 w dolinie Chamonix ponownie rozległ się charakterystyczny hałas Alouette 3. Tym razem to żandarm Martial Berard zasiadł na pokładzie. Wracają, Serge, słyszę ich, krzyczy René. Helikopter nie mógł jednak zbliżyć się tak blisko alpinistów jak poprzednio, gdyż wiatr był zbyt mocny. Widząc załogę maszyny, René potrząsa swoją czerwoną kurtką, sygnalizując kłopoty. Ratownicy odlatują, by zatoczyć koło i ponownie zbliżają się do potrzebujących. René czekał, aż podlecą bliżej i 6 razy machał prawą ręką w górę i w dół. Nagle poruszył się Serge, który zaczyna krzyczeć z rozpaczy. Maszyna odlatuje, a de Maison obiecał koledze, że ratownicy niebawem się znów zjawią. W tym samym czasie pilot wracający do bazy melduje: zespół nie opuścił biwaku pod szczytem. Widziano mężczyznę wykonującego gesty, ale bez szczególnych sygnałów o niebezpieczeństwie. Helikopter do bazy powrócił około godziny 15. Ratownicy francuscy po 2 rozpoznawczych lotach nadal nie mogli stwierdzić, że wspinacze potrzebują pomocy. Simone de Maison nie rozumiała, jak to żadnych sygnałów o niebezpieczeństwie, pyta ratowników. Sama także była wewnętrznie rozdarta. Wiedziała, że jeśli będzie nalegać i wezwie pomoc, wbrew woli jej męża, zniweczy jego wielkie marzenia. Z kolei, jeśli nie wezwie pomocy, może go już nigdy więcej nie zobaczyć. W końcu decyduje, że jutro rano oficjalnie poprosi o rozpoczęcie akcji ratunkowej. A jeśli jej mąż jej nie chciał, jak twierdzą ratownicy, to tylko dlatego, że pewnie postradał zmysły. Wspinaczka już zna takie przypadki. Stwierdza na potwierdzenie swojej tezy: w górze czas stanął w miejscu. Był tylko ból i cierpienie. Widząc zachodzące słońce i mając świadomość kolejnej mroźnej nocy, Serge pyta przyjaciela: René, helikopter został czy odleciał? Nie, Serge, on wróci, zapewniam cię, wróci.
polskie źródła mówią, że właśnie tej nocy z młodego mężczyzny uszło życie. Jednak we francuskich źródłach odnalazłem inną wersję tych zdarzeń. Obaj wspinacze przeżyli tę noc. 22 lutego, zgodnie z zapowiedziami, o godzinie 11 Simone de Maison oficjalnie poprosiła o interwencję PSHM. W bazie Annecy około godziny 16.30 ratownicy wystartowali w kierunku Chamonix, aby podjąć próbę uratowania alpinistów. Niestety, zbyt silny wiatr uniemożliwił im interwencję. Po raz kolejny wspinacze usłyszeli warkot turbiny i charakterystyczny trzask łopatek w powietrzu. Zapach nafty oraz widok metalowej kuli budzi w nich nadzieję, ale warunki pogodowe uniemożliwiały podjęcie jakiejkolwiek próby ratunku. Tak brzmiał raport z tej akcji Marcela Nogue. Gdy tylko dotarliśmy do Aiguille du Talèvre, zostaliśmy rzuceni przez wiatr jak nigdy wcześniej. Wiał on z prędkością 80 km na godzinę, ale czasami w porywach dochodził do 120 km na godzinę. Jeden z podmuchów prawie rozpłaszczył nas jak naleśnik na północnej ścianie. Kiedy odzyskałem kontrolę, byliśmy tylko 10 metrów od skał. W mniej niż 3 sekundy znaleźliśmy się blisko północnej ściany, tracąc w ten sposób 1200 metrów pionowego spadku. Jak te wydarzenia wyglądały z perspektywy alpinistów? Mój helikopter, leci mój helikopter, mówił łamiącym się głosem Serge, wpatrując się nieobecnym wzrokiem w dal. Tak, Serge, leci twój helikopter, leci, widzę go, nadchodzi wielka kryształowa kula z dużymi złotymi ostrzami. Po tych słowach Serge Gouzou wyprostował się i zastygł, ze wzrokiem utkwionym w kierunku bezkresu nieba. Istotnie, nadleciał jego helikopter, uwalniając go od bólu i cierpienia, które doświadczał od ponad tygodnia. René pozostał sam, wciąż nie tracąc nadziei. Nadeszła kolejna ciężka noc. 24 lutego rankiem wszystkie gazety i media pisały tylko o jednej sprawie – akcji ratunkowej na Grand Jorasz. Siła wiatru zmierzona na szczycie Aiguille du Midi wzrosła jeszcze bardziej. W południe przybył dwusilnikowy śmigłowiec Sud Aviation Puma SA-330. Większa i mocniejsza maszyna, która lepiej radziła sobie w trudnych warunkach. Niestety pomimo tej większej mocy nie była ona w stanie przeprowadzić akcji ratunkowej przy tak silnym wietrze. Tego dnia kilkakrotnie podjęto próby dotarcia helikopterami jak najbliżej Grand Jorasz. Wszystkie okazały się bezskuteczne. 25 lutego kolejne próby podjęły także lekkie maszyny Alut. René był krańcowo wyczerpany. Obok niego znajdował się zamarznięty Serge, o którym pisał: to nie jest już on. To manekin zakrzepnięty w niebieskim kombinezonie. W końcu wiatr się uspokaja i helikopter transportuje i wysadza czterech ratowników na przełęczce pod kulminacją Walkera. Dwaj francuscy ratownicy, do których dołączyli następnie dwaj włoscy przewodnicy, Ollier i Zappelli, rozpoczęli wspinaczkę w kierunku wierzchołka Walkera. Po dotarciu na szczyt zainstalowali ręczną wciągarkę Poma, a jeden z francuskich przewodników rozwinął 100-metrową stalową linę. Z kolei Gérard de Vesoul rozpoczął zejście. Nagle René usłyszał jakby wezwanie. Ogarnęły go emocje. Wyprostował się i zobaczył przed sobą Gérarda de Vesoul. I wtedy zrozumiał, że w końcu został uratowany. De Maison spędził w ścianie Grand Jorasz 342 godziny i cudem powrócił do świata żywych. W szpitalu przebywał kilka tygodni, a następnie udał się na półroczną rekonwalescencję. Co ciekawe, a w co pewnie niektórzy z was nie uwierzą, nie porzucił on myśli o tej drodze, mimo że próba jej wytyczenia o mało nie kosztowała go życia. Akcją ratunkową, podobnie jak sporem, który wybuchł po tej tragedii, żyło całe wspinaczkowe środowisko. Nie oszczędzano głównego bohatera dramatu, de Maison. René z kolei uważał, że nagonka na niego jest odwetem za udział w akcji na Dru w 1966 roku, o której opowiadaliśmy w poprzednim materiale. Natomiast Maurice Herzog, burmistrz Chamonix, oskarżał de Maison o celowe, jak najdłuższe przebywanie w ścianie, co w końcu doprowadziło do tragedii mającej podsycić jeszcze bardziej zainteresowanie mediów jego wspinaczką. Spór ciągnął się przez wiele lat i tak naprawdę zakończył się dopiero w 2005 roku, kiedy to de Maison został ponownie przyjęty do kompanii de Guidi. René de Maison napisał książkę pod tytułem 342 godziny na Grand Jorasz.
To wszystko na dzisiaj. Jak sami mogliście zauważyć, po raz kolejny francuscy ratownicy się nie popisali. Jakoś te alpejskie historie często łączy to, że francuscy ratownicy no nie do końca zachowywali się tak jak powinni. Często włoscy ratownicy podejmowali jakieś takie bardziej skuteczne te decyzje, a tutaj mamy już trzecią historię z regionu francuskich Alp. No i po raz kolejny można mieć dużo zarzutów do tego, jak została ta akcja przeprowadzona. No i sami wspinacze francuscy też o tym głośno mówili w tym czasie. Mam nadzieję, że ta historia zainteresowała Was równie mocno jak mnie, bo ja naprawdę wkręciłem się mocno w tę historię i losy Serge'a i René. Jeśli chcecie zostawić po sobie ślad pod tym filmikiem w postaci łapki w górę czy jakiegoś komentarza, to będzie mi bardzo miło. No i cóż, mamy już połowę lata. Jeśli ktoś chce na bieżąco wiedzieć, co się u mnie dzieje, to zachęcam do zerknięcia na Instagrama, do którego link zostawię w opisie. Tam często wrzucam jakieś stories, postaram się też trochę regularniej publikować jakieś zdjęcia. A my widzimy się na szlaku oraz w kolejnych materiałach. Do zobaczenia, cześć!